A wychowywałem się w Nowej Hucie, w patologii, gdzie ojciec był uzależniony od alkoholu. Mama była uzależniona od alkoholu. Często były po prostu rozboje, awantury, kłótnie, jazdy i... Często musiała być wzywana policja, ale nawet jak patrzę na to zdjęcie, gdzie widzę na pozór dobrą rodzinę, mamę, tatę, dziecko na rękach, ja do chrztu, mówię, kurczę, no wydarzył się cud, nie? Bo byłem, miałem chrzest. Później patrzę na siebie z tym koszyczkiem, że chodziłem gdzieś tam ze święconką. Później zawstydzonego gościa gdzieś z żołnierzem. Jakiś czas temu przygotowywałem się na prelekcję do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewczyn. To nie jest łatwe, nie? Ale przygotowywałem się i właśnie przygotowywałem się pod względem tego, jak Pan Bóg w ogóle na mnie patrzy, nie? I trafiłem na fragment w tym samym czasie, jak patrzyłem na to swoje zdjęcie, trafiłem na fragment, przeczytam wam. To jest w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9, uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Jezus przychodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie, Rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy Jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice. Ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Ej, i czytam ten fragment, patrzę na tego małego dzieciaka i myślę, kurna, co to się w ogóle wyprawia, Panie Boże, nie? Żona siedzi obok, coś tam robi w pracy, a ja siedzę przed kompem i płaczę. I mówię, kurna, ty byłeś cały czas ze mną, nie? Ja byłem tym małym dzieciakiem i ty byłeś ze mną. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ty masz już na mnie jakiś plan, nie? Że ja wiele razy krzyczałem po prostu w niebo, że nie chcę tego życia. Kiedy przyjeżdżała policja, awantury były, kiedy ojciec próbował mnie zabić. No to wszystko i po prostu krzyczałem i kurna, ja nie chcę tak żyć. A on już wtedy miał po prostu na mnie plan, żebym ja w przyszłości głosił jego słowo. Dzisiaj jak się patrzę na to, mnie miernotę z patologii, jakiegoś chuligana, kurna, narkomana, alkoholika posyła do ludzi, żebym mówił o Panu Bogu, jakim jest wspaniałym przyjacielem, nie? I że zaprasza nas do relacji z Nim, nie? Ja kiedyś myślałem, że Bóg to jest, jak ktoś mi gdzieś popowiadał, bo ja w ogóle nie byłem ateistą, ale jak ktoś mi powiedział, czyli babcia, powiedziała, że Bóg cię kocha, nie? Bóg, Ojciec cię kocha, to mi się po prostu lampka zapalała czerwona i dostawałem agresji. A jak już próbowałem to wyobrazić sobie w głowie, że jest jakiś Bóg, który gdzieś mnie kocha, to sobie myślałem, że On gdzieś tam w kosmosie siedzi i ma mnie gdzieś, nie? Bo ja jestem po prostu miernota, więc po co On ma do mnie przychodzić? A tu później czytam po tylu latach, że On już miał na mnie plan, że On już chce, żebym był Jego przyjacielem, nie? Coś nieprawdopodobnego. Odkrycie, które ja wtedy w ogóle dostałem do głowy, to jest niesamowite. Co prawda... Będąc nawet w tej całej samotności, jak byłem młodym chłopakiem, potrzebowałem czegoś, co dzisiaj dostarczam rodzinie. I coś, czego rodzina dostarcza mi. Czyli obecność, czyli miłość, czyli nadzieja, czyli przyjaźń. Dziś, gdzie mam już wspaniałą żonę, 5 lat jestem po ślubie, mam dwójkę wspaniałych dzieci i patrzę i chodzę przy tym na terapię i przerabiam na terapii. Moim głównym pretekstem, żeby pójść na terapię, to była relacja z ojcem i ojca z dziadkiem, żeby zobaczyć, co się sypało, dlaczego ojciec tak do mnie podchodził, nie? Ja to przerabiałem w więzieniu, ale jak to rozpracować, nie? I wtedy trafiłem też na fragment, muszę go znaleźć. Dajcie mi chwilę. Akcja się działa w więzieniu, nie? To było wszystko po tym, do tamtego wrócę.
Akcja się działa w więzieniu. Wyobraźcie sobie, że siedzę za drugim razem. Wyszedłem na chwilę na wolność, 4 miesiące niby wolności. Stoczyłem się na samo dno po prostu. Już byłem przez pewien czas bezdomny. Spałem po śmietnikach, po klatkach. No byłem w totalnej rozsypce. I pewnego razu zostałem złapany za napad z bronią w ręku. Trafiłem do zakładu karnego. Rozmawiałem z moim przyjacielem, moim dobrym kolegą, o tym, że chciałbym, żeby się coś zmieniło w moim życiu. Nie, żeby coś się w ogóle zmieniło. Rozmawiałem o miłości, o przyjaźni, o nadziei, nie? Bo ja to gdzieś tego po prostu potrzebowałem. I on w pewnym momencie do mnie powiedział, że jest taka książka, żebym po prostu ją przeczytał. Powiedział, że to jest Pismo Święte. Ja go oczywiście wyśmiałem, no bo byłem łysym gościem, który w więzieniu robił sobie przemyty, podpalał marihuanę, pił wódkę i po prostu myślał, że jest królem życia. I miał w więzieniu lepiej niż na wolności, bo po prostu robiłem przemyty. I on mi powiedział, że ja mam czytać Pismo Święte. Przez tydzień czasu w mojej głowie dudniło mi Biblia, 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 Biblia. Nie kumałem w ogóle, o co chodzi. Skąd się ta Biblia w ogóle przyczepiła? Ale nagle zaczęło mi się coś otwierać w głowie, nie? Jakby zacząłem widzieć. Ziomek do mnie mówi na spacerze, makaron na uszy mi nawija, że wychodzi na wolność i tam jedzie do kolegów, oni mu tam ogarniają różne rzeczy i tak dalej. A ja nagle słyszę, co on do mnie mówi i ja wiem, kim on jest i wiem, gdzie jedzie i wiem, że tak nie będzie, nie? Jakby pierwszy raz słyszę, że on mnie okłamuje. Następna sytuacja, wracam pod celę, tam goście oglądają pierwszą miłość, siedzą przed tym pudłem i oglądają pierwszą miłość i przeżywają życie Stewki i Zenka, bo im się tam rozwala, a oni to przeżywają bardziej niż swoje życie, nie? Ja to pierwszy raz w ogóle dostrzegłem, bo ja tak samo siedziałem, nie? I mówię, co tu się w ogóle wyprawia? Kupuję w końcu za 2 papierosy Pismo Święte i zaczynam czytać. Pamiętam, że po długich konsternacjach w ogóle, bo chciałem odstawić Pismo Święte, nie czytać go, w końcu poszedłem do kolegi, on pyta się, ty Grzesiek, a co ty w ogóle czytasz? Nie? Ja mówię, Stary Testament. On mówi, nie, zacznij od nowego. Całe szczęście, że do niego poszedłem i nie odstawiłem Pisma Świętego. I zacząłem czytać o niewidomym. O niewidomym, który zaczął, niewidomych, którzy po prostu wołali do Jezusa i chcieli, żeby ich uzdrowił. I to jest niewidomy pod Jerycho. Gdy wychodził z Jerycha, towarzyszył mu wielki tłum, a oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przychodzi, zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Tłum nastawał na nich, żeby umilkli. Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: cóż chcecie, żebym wam uczynił? Jak przeczytałem ten fragment, on się kurna mnie pyta, nie? Mnie, bandziora! Wiecie, ja to rozkminiłem, ja to na siebie wrzuciłem. Mnie, łysego bandytę, kryminalistę, który próbował zabić człowieka, który oszukiwał kolegów, który po prostu w domu robił awantury, on się pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? Nagle dostałem olśnienia w ogóle, nie? Ja mówię, kurna, stary, ja chcę wyjść z tego badziewia, które mam, nie? I wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim jest w ogóle Bóg, nie? Ale powiedziałem mu, ty, wyciągnij mnie z nałogu narkotykowego, nie? Tak mówię, ciut mu dam, tak troszeczkę, nie chcę ćpać. I pamiętam sytuację, wjechał nam na cele towar, zawołał mnie kolega, miał nabitą lufkę i ja tam pobiegłem pod tą lufkę. Czytałem już chyba ponad rok czasu Pismo Święte, wiecie, już byłem nawrócony teoretycznie. Czytałem Pismo Święte, kurna, łaknąłem, odbijałem się od niego, modliłem się naklęcząco, no kurczę, no robiłem cudy. On mówił, że już jestem wariatem, ale jak zobaczyłem dragi, to po prostu jak ten pies na kiełbasę poleciałem, nie? Wziąłem tą lufkę i już miałem brać tego bucha, nie? Miałem brać tego bucha i odlatywać. I nagle poczułem taki delikatny powiew. Okno otwarte, delikatny powiew. I usłyszałem w bani, weź to wyczuć. Dajcie sobie spokój. Wiecie, nie jakiś masz to wyrzucić czy coś, nie? Weź to wyrzuć. Takie spokojne, kurna. Ktoś mi mówi, spokojne, weź to wyrzuć, nie? Wyrzuciłem tą lufkę. Uciekłem w łóżko, nakryłem się kocem i mówię, Jezu, zabierz to. Ja chcę być wolny, nie? Ja nie chcę być niewolnikiem nałogu. Mam tego dość. Tyle lat już jestem niewolnikiem. Nie chcę być niewolnikiem na ogół. Weź mi, otwórz banie, nie? Otwórz mi wzrok. Chcę zacząć widzieć. Na drugi dzień wstałem. Kolega zaczął mnie wołać, żebym jeszcze poćpał. Że ma przepał. Pierwszy raz w życiu wtedy powiedziałem, że nie chcę. I wtedy do mnie doszło, że czasem jesteśmy tak słabi, nie? Pomimo tego, że
Jesteśmy blisko Pana Boga, jesteśmy blisko Słowa Bożego, ale jesteśmy nadal słabi, jesteśmy tylko ludźmi. Trzeba uciec. Trzeba po prostu uciec, odejść, żeby potem wrócić i być silniejszym. I wrócić z tą siłą od Pana Boga, nie? Napełnioną. I ja to samo właśnie teraz stosuję w wielu sytuacjach. I w tamtym momencie pożegnałem się właśnie z nałogiem. To już jest prawie 12 lat, gdzie już nie ćpam, 12 lat już nie piję. Jestem, walczę z pornografią w głowie, bo to robi grubą robotę, ale nie będę w to wchodził. Ale jakby jestem od tego wszystkiego teraz już wolny. Ale też nie jest tak, że po prostu to przyszło i zostało zabrane, że Pan Jezus to po prostu tak zabrał, nie? Niektóre sytuacje były tak, że po prostu Pan, mój przyjaciel pokazywał mi, jak zamieniać nawyki. Mówi, ty Grzesiek, to co masz, czego jesteś uzależniony, to co brałeś z domu, to są nawyki, kurna, zwykłe nawyki. Musimy je zmienić. Nie? I mi podsuwał. On już mi wtedy podsuwał. Teraz ja już wiem, że on wtedy mi podchodził jak do mnie, jak do terapeuty, nie? Ja wtedy nie wiedziałem, co jest, nie? Teraz już wiem, że mi podsuwał po prostu, jak ja mam to robić. I w taki sposób wyszedłem też z nałogu papierosowego. Palania papierosów, papierosowego, nowe słowo. Z nałogu palania szlugów. Od najmłodszych lat paliłem szlugi, chyba już od 6 roku życia jarałem szlugi. Nie byłem tak uzależniony, że był koniec. Miałem wiele prób, gdzie po prostu rzucałem i nie paliłem przez 2 tygodnie. Ale później znowu wracałem. I tutaj też prosiłem przyjaciela, weź zabierz ten nałóg, nie? On mnie po prostu męczy. Wstydzę się, co chwilę muszę prosić o te szlugi i tak dalej. Nie mam na te szlugi. Zabierz ten nałóg ode mnie. I usłyszałem, zacznij jeść cukierki. Mówię, co za bzdura w ogóle. Bzdura jakaś, nie? Zacznij jeść cukierki. Ale wyobraźcie sobie, że przez tydzień czasu jadłem cukierki. I nie paliłem w tym czasie w ogóle żadnego papierosa. Po tygodniu przestałem jeść cukierki i już nie paliłem. Ale piłem kawę. I słyszę w bani, musisz odrzucić tą kawę. Bo to jest wyzwalacz, nie? Kurna, mówię, skąd ja to w ogóle mam, nie? Wiecie, leżę na łóżku i słyszę takie rzeczy, co myślę, zwariowałem. Kurna, gadam ze sobą. I rzuciłem kawę, zamieniłem kawę na zieloną herbatę i wyszedłem z papierosów, nie? Taka prosta rzecz, zamień nawyki. I idąc dalej, będąc w tym więzieniu psychicznym i takim duchowym i później trafiając do tego zakładu karnego, pamiętam właśnie tą sytuację, tak jak wspomniałem wcześniej, do której zapakował mnie po prostu mój ojciec. Jak miałem, byłem dzieckiem, można powiedzieć, kiedy rysowałem sobie na ziemi różne rzeczy i tata do mnie powiedział, ty Grzesiek, idź po browara. A wiem, że poszedłbym do sklepu, pani mnie znała, poszedłbym do sklepu i dałabym mi tego browara, bo bym powiedział, że dla taty, nie? Ale ja w tamtym momencie byłem tak zajęty rysowaniem, że mówię mu, nie idę. On do mnie mówi, ty jesteś niewypał, wiesz? Ty się do niczego nie nadajesz. I ja szybko nawet się nie zastanawiałem. Mówię, sam jesteś niewypał, wiesz, że się zabierasz, tylko siedzisz, pijesz i oglądasz telewizję. Nie, byłem dzieckiem, ale byłem pyskaty. I on, to trwało dosłownie chwilkę. Chwycił mnie, rzucił mnie na łóżko, wziął poduszkę i zaczął mnie przyduszać, nie? Kurczę, ja wołałem w tą poduszkę, byłem przerażony, nie? Byłem przerażony. To było takie więzienie psychiczne w tamtym momencie, że po prostu tak się zamykałem, że był dramat. I przecież, kiedy byłem przyciskany tą poduszką, wołałem w nią o pomoc, a co najlepsze, tam pomoc nie nadchodziła, to dziś wiem, że to jest cud, nie? Dziś wiem, że Duch Święty po prostu zawiewa w różnych momentach życia i to ludzi, którzy praktycznie nie mają z nim wspólnego, nie? Czy są alkoholikami. Czemu? Ponieważ mój wujek z nami mieszkał i on spał w kuchni, tam miał swoje legowisko i on nigdy się stamtąd nie ruszał. A w tej chwili, kiedy ojciec mnie dusił, kiedy ja wołałem, jęczałem po prostu jak Egipt, kurna, na pustyni. Ja jęczałem wtedy, że kurna, ja chcę żyć. Wujek stanął w drzwiach i mówi, Bogdan, puść go. I stary się wystraszył. A jak się stary wystraszył, puścił mnie, ja uciekłem stamtąd. Serce mi tak waliło, że był koniec. Schowałem się w miejscu, gdzie zawsze uciekałem, kiedy był dramat w domu, czyli za śmietnikiem. Siedziałem za śmietnikiem, byłem przerażony. I wołałem w przestrzeń, że chcę, żeby się moje życie zmieniło. Ale ja nie wiem jak.
Bo patrzę na mamę, mama pije, co prawda chodzi do pracy, no ale pije, jeszcze mnie kłamie, że jeden kieliszek wina nic nie zmieni. Tata, który tylko awantury robi, gdzie mam tylko jedno dobre wspomnienie. I mówię, dramat, nie? Co to jest w ogóle za życie? I nawet patrząc na to wszystko, jest taki fragment, bardzo go lubię z tego powodu, że jest o zesłaniu Ducha Świętego, nie? Właśnie w jaki sposób działa Duch Święty. Przeczytam wam kawałek. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dało się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Kurczę, no ja jak to czytałem pierwszy raz, mówię, jaki w ogóle tam musiał być sztorm, nie? W ogóle jak wcześniej czytałem, to sobie przekminiłem, ale oni się w ogóle bali, nie? Oni tam siedzieli skitrani, oni się po prostu bali. A tu przychodzi jeszcze wiatr i w ogóle... I sobie myślę, że wtedy w domu naprawdę musiał mocno zawiać w bani mojego wujka, nie? Tam Duch Święty zrobił taką robotę, że on miał odwagę przyjść i krzyknąć na mojego ojca, nie? Ale ja, jako dziecko, słysząc, że jestem niewypałem, nie? To jest tak, jakby mi ktoś powiedział, stary, ja nie chcę, żebyś ty żył. To był dla mnie dramat. Ale kiedy trafiłem do zakładu karnego, za drugim razem, kiedy zacząłem się nawracać, trochę tak będę skakał, żeby pokazać sytuację, w jaki sposób Duch Święty działa i chce cię zapraszać i przez kogo często może cię zapraszać do współpracy, żebyś ty zaczął w siebie wierzyć. Kiedy już byłem w zakładzie karnym, próbowałem pracować na różnych stanowiskach, czy na butach, czy klejenie butów, czy pracowałem na kominusie, spawałem. Z każdej pracy mnie wyrzucali, bo się nie nadawałem, więc teoretycznie zaczynałem tracić wiarę, że mogę się faktycznie zmienić. Czytam to Pismo Święte, tam no czuję, że kurna Bóg we mnie wierzy, no to próbuję za każdym razem. No ale jakby sam siebie nie napędzę nie wiadomo ile, nie? I trafiła się sytuacja, że poszedłem do pracy na magazynie żywnościowym. Zacząłem tam pracować, kierownik zobaczył, że jestem obrotny, że mam dobrą pamięć i tak dalej. I wyczaił to kierownik z kuchni. A ja tak chciałem iść na kuchnię, nie? Ale od razu, z tamtego momentu w dzieciństwie, byłem zapakowany do więzienia. Ja nie wierzyłem w siebie. Ja chciałem iść, nawet nie spróbowałem gotować, ale ja już nie wierzyłem, że jestem w stanie to po prostu robić. Kiedy on mi to zaproponował, Grzesiek, chodź, pójdziesz na kuchnię, będziesz pracował. Ja mówię, w życiu nie pójdę na kuchnię, przecież ja nie umiem gotować. I on powiedział niesamowitą rzecz. Grzesiek, ja w ciebie wierzę, poradzić sobie. Wiecie co, jak ja wróciłem, facet, to był dorosły facet, nie? Ja jak wtedy patrzyłem na niego, patrzyłem jak na ojca, nie? Ale ja wróciłem pod cele, siadłem na łóżku i mówię do mojego kolegi recydywisty, ty, wiesz co, stary? Klawisz bardziej we mnie wierzy niż ja siebie. Stary, to jest niemożliwe. Siedzę na tym łóżku, łzy mam w oczach, mówi, co ci jest? Mówię, stary, pierwszy raz w życiu ktoś we mnie uwierzył, że ja sobie poradzę. To jest nieprawdopodobne. Co się okazało? Poszedłem do pracy. Okazało się, że umiem gotować całkiem dobrze. I przygotowywałem się właśnie w tamtym momencie też na wyjście na wolność. Ale też prosiłem o takie rozeznawanie, w jaki sposób poradzić sobie właśnie z tymi złymi rzeczami, tym więzieniem duchowym, nie? No bo od najmłodszych lat pakowałem się w to więzienie. Nawet tak wam opowiem taką sytuację z więzienia, nie? Że no tam robiłem różne rzeczy, wyrywanie duchów, okultystyczne sprawy, poszukiwałem jakiejś czarnej Biblii, kurna, no gruba jazda. Jakby wszędzie czuwał nade mną, tak mi się dziś wydaje, Duch Święty i posyłał po prostu anioła stróża, który mi wiercił dziurę w brzuchu w momencie, kiedy mogłem zrobić krok dalej, nie? I siedząc na celi, żeby nie wejść w tą ciemność jeszcze bardziej, nie? Siedząc na celi, wtedy chyba na 8-osobowej, wpadłem na pomysł, że będziemy wywoływać duchy. No to wiecie, byłem zaprawiony, siedzimy na celi, zwołałem ekipę, no i zaczęliśmy, mówię, miejsce złe, to kurna, nie ma opcji, musi coś się zacząć dziać. No i zacząłem wywoływać, nie? Tam zebrała nas się gromadka, chyba 5 osób albo 6, nie pamiętam. No i zaczynamy wywoływać, nic się nie dzieje. I ja wtedy na kozaka, myślałem, że jestem kozakiem, nie? Nawet nie wiedziałem, z kim igram.
Chociaż on, jeżeli jesteś własny uświęcający, jeżeli jesteś blisko Pana Boga, to jest nikt, nie? Ale ja wtedy nie widziałem w ogóle, myślałem sobie, dobra, zrobimy sobie żart. Mówię, chodźcie, wywołamy szatana, nie? I nagle wszyscy się rozeszli, zostałem tylko z kumplem, no i zaczynamy wywoływać. Ja byłem przekonany, że coś się dzieje w tamtym momencie. Zaczęliśmy wywoływać, no ale jakby coś się działo, ale jakby nie mogło coś tego puścić. Nie wiedziałem, o co chodzi. Że coś jakby chciało przyjść, ale coś go blokowało. No i dobra, zwinęliśmy sprzęt, rozczarowani, że nic się nie wydarzyło. I idę sobie do ubikacji, przychodzę obok łóżek i patrzę na mojego kolegę. A on siedzi jakiś kuraliki kur na miętoli. Tak patrzę na niego, on mi później mówi, że patrzyłem na niego tak wściekle, że był koniec. Ale patrzę na niego i mówię, ty co ty tam robisz? A on mówi, to jak Grzesiek, ja tu tak ten, co odmawiam, taki różaniec, takie coś, wiesz, jest, nie? Wiecie, dzisiaj, znając już to wszystko, ja modlę się za tego chłopaka z tego powodu, że on w tamtym momencie, jestem przekonany, że uratował mi życie. Czemu? Bo on siedział i klepał różaniec. Rozumiecie? Ja wtedy nie wiedziałem, on tam jakiś różaniec mówi, ja nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Coś się tam klepie, nie? Ale dzisiaj wiem, że modlitwa różańcowa ma niesamowitą moc, nie? Poprzez właśnie oddawanie się Matce Bożej. Idąc dalej, więzienie i fałszywa wolność, którą często doświadczam u moich właśnie kolegów w zakładach karnych, kiedy to jeżdżę do nich i pamiętam sytuację, jak wszyscy nazwali mnie w zakładzie karnym, że jestem wariatem, bo zacząłem wierzyć w Boga, i zacząłem mi mówić, że... Już wam powiem. Jak przeczytałem fragment prawa przyjaźni z Chrystusem, nie? To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywam was przyjaciółmi, ale bowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. No dla mnie to był sztos, nie? No bo wcześniej myślałem, że jakby służę, nie? No i okej, mi się to podobało. Było to bardzo trudne. W sytuacjach chociażby takich, że jak jesteś w więzieniu, to możesz kupić dyżur albo sprzedać dyżur za tam 2 papierosy, 5 papierosów i nie musisz sprzątać, nie jedziesz na szmacie, nie? Jakby na wolności się nie da. No masz żonę, masz dziecko, no to pasuje też pojechać trochę na szmacie, nie? Ja polecam. Dobre odstresowanie. Z Kubą często jeździmy na szmacie, nie? Teraz nawet Julka do nas przychodzi, wiecie, roczna dziewczynka, która próbuje robić to, co my. No, ale w tamtym momencie, jak ja to przeczytałem, że jestem przyjacielem, zacząłem go nazywać wszędzie, że on jest moim przyjacielem i trafiłem na to, na sytuację, że kiedyś sam sprzedawałem dyżury, nie? Dawałem 2 szlugi, żeby ktoś za mnie sprzątał. A po pewnym czasie robiłem tak, że dawałem 2 szlugi i jeszcze sam sprzątałem. To moi koledzy mówili, że jestem nienormalny, nie? I pytali, skąd ty taki w ogóle odklejony jesteś, nie? Co ci się dzieje? Ja mówię, czytam Pismo Święte i mówią, żeby służyć. To było w czasie, kiedy chodziło o służenie. Żeby służyć innym. Ja wtedy miałem taką zajawkę na służenie innym, że po prostu wszystkim chciałem pomagać, nie? Wszystkim. Do momentu, kiedy nie trafiłem na fragment miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I nagle mi się oczy otworzyły, że najpierw muszę pomóc sobie, bo jak sobie nie pomogę, to ja nikomu nie pomogę. Przecież to jest proste. To jest na zasadzie, jeżeli siebie nie kochasz, nie siebie nie lubisz i nie mówisz do siebie, że jesteś piękny, ładny, przystojny, fajny, potrzebny, no to jak masz na kogoś spojrzeć, na swojego ziomka, nie wiem, w rodzinie, żonę czy dziecko i jak masz mu powiedzieć, że on jest piękny, ładny i po prostu potrzebny? No nie da się, nie ogarniesz tego, nie? No i wtedy mi oczy się otworzyły i pamiętam sytuację, jak zaczynałem pozbywać się wstydu, żeby móc między innymi publicznie mówić o Panu Bogu. Bo dla mnie to było trudne.
stanąć i mówić, że Bóg cię uzdrowi, Bóg cię kocha. I ja widziałem moich kumpli, jak ja to mówiłem, że jestem nienormalny. Nie? Oni patrzyli na mnie i Stryszek, ty jesteś nienormalny, że spokój. A ja przez tyle lat budowałem po prostu renomę, że ja jestem łysym, napakowanym gangsterem, kurna, żeby się mnie bali. Ja tutaj nagle mam w głowie takie coś, że po prostu muszę się pozbyć wstydu. Pamiętam sytuację, jak leżę sobie na łóżku i słyszę głos od Ducha Świętego albo od przyjaciela. Grzesiek, mamy pomysł. Taki, że będziesz stawał przed lusterkiem i będziesz mówił do siebie dobre słowa. Ja tak leżę na tym łóżku i mówię, co to, szalałeś? Nie ma takiej opcji. Czy nie będę robił większego wariata niż jestem. Ale słyszę taki, Grzesiek, spróbuj, co ci szkodzi? To i tak już jesteś wariat, nie? Idę przed to lusterko. 17-osobowa cela, 16 chłopa. Ja staję tyłem do nich. Wiesz, lusterko, oni za mną. Ja już w głowie mam obraz, co się dzieje. W sytuacji, kiedy ja mam powiedzieć, Grzesiek, ja ciebie kocham. Ja to widzę, jaka tam jest beka, jaka tam jest w ogóle szydera ze mnie, nie? Ja to w głowie swojej widzę, nie? I mówię, Boże, ja nie dam rady, nogi mi się trzęsą. Mówię, ja się zabijam do łóżka, nakrywam się kocem. Ja nie, to nie dla mnie, nie? Zbyt dużo. I wtedy mi przychodzi do głowy scena z ukrzyżowania, nie? Gdzie faryzeusz jeszcze podchodzi i kpi z Pana Jezusa. I on mówi, Grzesiek, zobacz, ze mnie próbowali cały czas kpić. Ja jestem z tobą, nie dygaj. Ja jestem z tobą, ja cię tam na krzyż wziąłem. Chłopie, ja zmartwychwstałem po to, żeby być z tobą. Rozumiesz? Mówię, dobra, nabieram tej odwagi. Ale czuję, że będzie jazda. Idę, staję przed tym lusterkiem i mówię, Grzesiek, ja ciebie kocham. I nagle takie słyszę, ty, odkleiło go już całkowicie, ty, co on bierze? Mówi, że nie ćpa, a po prostu coś ćpa, nie? I no, nie zwracam na to uwagi. I mówię, Grzesiek, jesteś potrzebny, nie? Stary, ty jesteś takim wartościowym człowiekiem. Chłopie, ty tyle osiągniesz. I się nakręcam i jadę. W życiu nie wiedziałem, że takie słowa znam, nie? Ale jadę tam, nie? Schodzisz ze mnie to wszystko. Ej, przez 2 miesiące, w dzień chodziłem przed to lusterko i po prostu klepałem to. I wyobraźcie sobie, że odkryciem było dla mnie coś niesamowitego. Ponieważ jak już dochodziło do tych 2 miesięcy, tam była już cisza. Tam się już nikt nie śmiał, nie? Tam już nikt nie miał beki ze mnie. Oni się już przyzwyczaili. A ja nabrałem takiej odwagi i uświadomiłem sobie, że mój przyjaciel jest faktycznie ze mną. Kurna, że wstawałem rano, patrzyłem w lusterko i mówię, ale ty jesteś cudem. I dzisiaj taką dygresję zrobię. Mam już syna 3 lata i 7 miesięcy ma, prawie 8. I wyobraźcie sobie, że ostatnio go żona przyłapała na takiej sytuacji, że on stoi przed lusterkiem. Ja przypuszczam, skąd on to ma, ale on stoi przed lusterkiem i mówi tak. Panie Jezu, ale ty to mnie pięknego stworzyłeś. Rozumiecie? Przegoźnie. Mnie to rozwala. On, jego w ogóle modlitwy mnie rozwalają, nie? Ja mu mówię, Kubuś, pomodlimy się? On mówi, no dzisiaj nie. Ja mówię, okej, dobra, no to ja się modlę. I nagle przychodzi mi taki powiew, Duch Święty mówi, powiedz mu, czy pogadacie z przyjacielem, nie? Ja mówię, a Kubuś, a pogadamy z przyjacielem? No z przyjacielem możemy. Zmiecie, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. A jak zaczynamy się modlić, no to na razie robi jedną kreskę, nie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Okej. Okay. Ja jeszcze próbuję tłumaczyć, jest druga belka. Ale jak się modlimy, to on, mówię, Kubuś, za co dziękujemy? No wiadomo, za pająki. Mówię, wiadomo, za babcię. A o co prosimy? No wiadomo, że o robota, nie? Rozumiecie? To jest tak proste. On mnie uczy tak prostej modlitwy, nie? Nie czajenia się. Prosta rzecz. Zachciałem jeździć po zakładach karnych, jak wyszedłem na wolność, nie? Wiedziałem, że są tam różne problemy, żebym mógł wchodzić i tak dalej, że to trzeba było załatwiać. Ja mówię, Panie Jezu, jeżeli Ty faktycznie chcesz, żebym jeździł po tych wszystkich zakładach karnych, to nie jest moja broszka. To Ty to ogarnij, nie ja. Ja jestem otwarty, gadam z żoną o terminach,
ty to ogarnij. I wyobraźcie sobie, po prostu dziecko, idę do ojca i mu mówię, co jest, nie? Twoja sprawa, ty to ogarnij, ja chcę jeździć, ale ty to ogarnij. I za jakiś czas dzwoni do mnie główny dyrektor Centralnego Zarządu Służby Więziennej i pyta się, czy mogę przyjechać do Warszawy, bo chciałby ze mną współpracować. Co myślę, wow, co się dzieje? Jadę do niego na rozmowę, rozmawiamy i on mówi, że co potrzebujesz, żebym ci mógł pomóc, nie? W tym, co robisz. Ja mówię, potrzebuję tylko, żeby mnie puszczali do zakładów karnych. Masz to. I otwiera mi wszystkie zakłady karne. To kosmos. Ja na to patrzę i mówię, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale z drugiej strony, w tej całej sytuacji spotkałem się kiedyś po konferencji z pewnym księdzem, który tam usłyszał moje świadectwo i był z Miami, nie? I ze Stanów Zjednoczonych. I mówi, Grzesiek, ty to musisz do mnie przyjechać, nie? Człowieku, tam będzie sztos. Ja już od razu mam wyobraźnię, Miami, plaża, ja pitole, ekstra, nie? On mówi, ty musisz do mnie przyjechać. No i ja to tak nosiłem w sercu. Mówię, Panie Boże, ja tu chcę do Stanów, nie? Kurczę, tam polecimy z rodziną i w ogóle super. No a w głowie słyszę, Czerwicki, gdzie ty chcesz? Do Stanów? Do więzienia, do Stanów? Nie, nie. Tu, Słowacja, jest blisko. Tu pojedziesz. I patrzę za jakiś czas, odzywa się właśnie siostra z Bożego Miłosierdzia i jedziemy na Słowację do zakładu karnego. Rozumiecie? Wiem, że to, że chciałem jechać do Miami, to było moje po prostu taka zachcianka, nie? Żebym sobie tam pojechał, zrobiłbym konferencję i tak dalej. Poszedłbym sobie na plazę, pozwiedział, Instagrama bym sobie zrobił i tak dalej, nie? Ale naprawdę przyszło, żeby pojechać na Słowację, zobaczyć, co tam się dzieje. I faktycznie to był czas, kiedy nie zamykałem się na Ducha Świętego. Chociaż to jest, kurna, bardzo trudne, nie? Nie zamykać się i to, co dostaniesz do bani, to przekazać. Czy w słowie, w czynie, w geście, czy w liście. I pamiętam sytuację, że pojechaliśmy na Słowację, do zakładów karnych. Wchodzimy do zakładu karnego, tam pół zakładu karnego siedzi, czeka, żebyśmy im opowiedzieli. Ja mówię, ja cię kręcę, o co tu w ogóle chodzi, nie? Jeszcze trudniej się mówi, bo trzeba powiedzieć, tu cię muszę przetłumaczyć, ja jeszcze nie byłem wprawiony w takie rzeczy. No ale dobra, cała konferencja się odbyła i mówię do nich, wiecie co? Bo ja tak spałem w hotelu i przed zaśnięciem mówię, kurna, Panie Boże, co dla tych Słowaków powiedzieć, nie? Co ja im, Polaczek, powiem, nie? I dostaję słowo, nie? I mówię im, wiecie co? Dostałem słowo od Pana Boga, od przyjaciela, żeby was poprosić o to, żebyście mnie pobłogosławili. Ale zanim się to stanie, chciałbym jeszcze wiedzieć, ilu z was wierzy, że Bóg jest. I nagle z 80 chłopa podnosi 50 ręce, nie? Mówi, jaki w ogóle czap, tak patrzę na to. Siostra zakonna, widzę, wzruszona. W ogóle pierwszy raz chyba takie coś widziała na oczy w więzieniu. Oprócz tego, później im mówię, żeby mnie pobłogosławili. 50 chłopa do mnie podchodzi i mnie błogosławi. Mało tego, 50 chłopa się do mnie przytula. Ja czuję w tym uścisku, że oni jakby się przytulali do swojego ojca. Jakby traktowali to przytulenie jak do ojca. Ta siostra zakonna do mnie podchodzi i mówi, ty Grzesiek, takie rzeczy się nie dzieją tu na Słowacji, bo ona była Słowaczką. Słowacy ogólnie mają problem z przytulaniem. A tutaj 50 chłopa do ciebie przyszło i cię przytuliło i cię błogosławiło, nie? Więc takich rzeczy, no, bardzo dużo się dzieje. A w tym wszystkim są też moi koledzy. Jest ich tutaj akurat trzech, ale chciałbym nawiązać do jednego, bo myślę, że każdy z nas, tak jak przeczytałem na samym początku ten fragment, dla każdego Pan Bóg po prostu od urodzin ma jakiś plan, nie? Naprawdę plan. Tylko często my Panu Bogu przeszkadzamy, nie? Po prostu. Ja dzisiaj też mu przeszkadzam, wczoraj mu przeszkadzałem i tak dalej. Bo mam swój plan, chcę to po swojemu zrobić, po prostu, nie? Nawet dzisiaj miałem przygotowany schemat, jak ja wszystko powiem, a tu nagle mówię zupełnie inaczej. Więc to też jest ciekawe. I na mojego kolegę, który właśnie jest na tym zdjęciu, też ma jakiś plan. My siedzieliśmy razem w zakładzie karnym, wyobraźcie sobie. On obserwował moje nawrócenie, nie? On tam mówił, o, ty to jesteś trochę nienormalny, ale kurna, ja to tak, wiesz, może to jest prawda, może nie, nie wiem, ale ja nie wnikam, nie będę chodził na te swoje spotkania. Bo ja go tam czasem mówię, chodź na spotkanie, zobaczyć, co będzie. Ja wyszedłem na wolność, mieliśmy kontakt, opowiadałem o tym wszystkim, co się dzieje u mnie w życiu. I on zaczął chodzić na spotkania grupy Alfa, nie?
na który ja później też przyjeżdżałem, dawałem świadectwa. I ten gość się przygotowywał na wyjście na wolność, nie miał 2 lata. Pewnego dnia rozmawiamy przez telefon, ja mówię, stary, ja bym się nie zdziwił, jakbyś ty dostał wokandę. On mówi, co o tych rzeczach tutaj w tym pudle, nie ma takiej opcji, żebym dostał taką wokandę, nie? Mówię, stary, nie zdziwiłbym się. Po jakimś czasie on staje na wokandę, dostaje wokandę, nie? Mówię, jaki kosmos. Grubo. I wyobraźcie, wychodzi na wolność, przyjeżdża po niego chyba wspólnik, jadą samochodem. I nagle ten samochód zaczyna się palić. Pierwszy, parę godzin jest na wolności, po prostu samochód im płonie, nie? Jacyś ludzie im pokazują, że wam się auto pali, nie? W końcu wyskoczyli z samochodu, przyjechała straż pożarna, samochód się skopcił. Mówię, nie no stary, jaką ty w ogóle masz przygodę? On do mnie dzwoni, to wszystko mi opowiada. Mówię, stary, dla ciebie Pan Bóg coś nieprawdopodobnego po prostu przygotował, żebyś ty wysiadł z tego swojego życia, nie? Żebyś wsiadł do normalnego. On mówi, ty, no kurna, Grzesiek, ty to, wiesz co ci powiem? Bo to jest dziwne, nie? Ja tego nie rozumiem. Bo jedyna rzecz, która ocalała, to jest twoje Pismo Święte, które mi dałeś. Ja mówię, co ty gadasz? No, całe rzeczy po prostu mi się sfajczyły, wszystko, a tobie zostało Pismo Święte, które ty mi dałeś, nie? Ja mówię, co ty gadasz? Nieprawdopodobne. Mówię, stary, to tym bardziej ja, chodząc z Panem Bogiem, wiem, że On coś od ciebie chce. Tylko pytanie, czy ty na to odpowiesz. Wiesz czemu? Bo On nie jest jak szatan, że chce cię zniewolić i mieć cię na smyczy, nie? On ci daje wolność. On cię zaprasza do tego, żebyś po prostu mógł wejść na ścieżkę dobrego życia przez 10 przykazań. On ci podpowiada, chcesz mieć dobre życie, luknij na 10 przykazań. Po prostu spróbuj tak żyć, nie? To jest kosmos jakiś, ale spróbuj tak żyć, nie? I będziesz miał dobre życie. Cały czas mam teraz z nim kontakt. Próbuję ogarniać życie, ale próbuję po swojemu. Ja się często za niego modlę. Dzwoni do mnie w sytuacji, kiedy jest powiedzmy gdzieś nagrzany o ratunek. Ja mówię, a ty jesteś nagrzany? No to chłopie, my nie pogadamy, nie? Zadzwoń, jak będziesz trzeźwy. Gdzieś tam kiedyś zadzwoniłem do niego, jak był trzeźwy. Gdzieś próbuję po prostu ogarniać to wszystko. Więc wierzę, jeżeli po prostu naprawdę wejdzie na tą ścieżkę, to niesamowitą rzecz będzie... Niesamowite rzeczy będą się dziać w jego życiu, nie? Jestem przekonany. Czemu? Bo wiem, że na ścieżce z Panem Bogiem, tak samo w waszym życiu, jeżeli wejdziecie na tą ścieżkę, to będą się dziać niesamowite rzeczy, nie? Bo skoro spojrzał na takiego kurna bandziora, kryminalistę, patologię jak ja, mało tego, kurna spojrzał na Szabła, nie? Ja w ogóle uwielbiam Pawła. Spojrzał na niego, ten co w ogóle wyprawiał, kurka. A ten na niego spojrzał, temu to musiał w ogóle oczy zamknąć, żeby ten zrozumiał, co się w ogóle wyprawia. Zmiecie, nie otworzyć, tylko zamknąć mu oczy, żeby przez 3 dni kurna trawił, co się dzieje w ogóle. Więc to wszystko po prostu cały czas się gdzieś dzieje. Mój kolega ateista od Pisma Świętego, dużo żeśmy przegadali na temat w ogóle później przyjaźni, miłości, nadziei. Ja bardzo dużo rozmawiałem o przyjacielu, o nadziei, że... Chciałbym, żeby w moim życiu w ogóle jeszcze coś się dobrego wydarzyło, nie? Byłem bezdomnym gościem, który przesiedział 12 lat w więzieniu, wychodził na wolność. 12 lat w pudle, nie? Spotykam w tym pudle ojca Stanisława Majchra. Wiecie, idę do tego gościa na spotkanie. Ja jak usłyszałem, że przyjeżdża do więzienia ksiądz, to myślałem, że przyjeżdża szczydychem, a nie? Jakiś rozbrykany, wiecie, mało lat jakiś, nie? Który gada i idą go słuchać i tak dalej. A tu i wchodzę na spotkanie, siwy dziadek, kurna, co myślę, co on może powiedzieć, nie? Ale siadam, a on go do z takim duchem, że po prostu mnie wbija w to krzesło, nie? Mówię, ło, ja też tak chcę, nie? Pierwsza myśl mi przyszła, żeby do niego podejść, wyobraźcie sobie, nie? A druga myśl mi przyszła, no dajże spokój, o czym będzie z nim gadał, przecież wyśmieje cię i tak dalej. Rozumiecie, jakby szary po prostu cały czas mieszał. Ale dzięki Bogu przyjaciółka Ola, która była wolontariuszką, jest, mówi, ty z nim zagadaj, to jest w porządku ksiądz, tylko gadaj normalnie, nie? Mówię, kurna, normalnie, jak gadać normalnie z księdzem? No ale poszedłem do niego, zagadałem, okazało się, że faktycznie, no przegość w ogóle, nie? Z sercem na dłoni, taki kurczę ojcowski, wszyscy do niego mówili ojciec, a ja wpadłem, żeby mówił dziadek. Bo miałem z nim bardzo dobrą relację,
A pamiętam, że ze swoim dziadkiem też miałem dobrą relację. Co prawda oszukiwałem go, ale miałem dobrą relację. Jakby lubiłem dziadka. Czemu? Bo wtedy był szczery, nie? I tutaj tak samo, jak miałem właśnie kontakt z dziadkiem, no to w sytuacji, kiedy chodziłem na spotkania rzymskokatolickie właśnie w więzieniu, gdzie przychodzili moi koledzy, tam 40 chłopa było, i ja im mówiłem, Bóg cię uzdrowi, nie? Wiecie, panowie, nie? Bóg was uzdrowi. No mówisz do chłopów. Bóg cię uzdrowi. Mało tego, wiecie, Bóg was kocha. To jest napisane. Bóg cię kocha. Jesteś jego synem. Nie jesteś sierotą, nie? Nie jesteś sierotą, tylko musisz to uwierzyć. Bóg cię kocha. Oni patrzyli na mnie jak na wariata, nie? Później słyszałem, o, kosmita jakiś, kurna, odkleiło mu się. Wielu takich widzieliśmy tu. A ja robiłem swoje. I mówiłem im o moich marzeniach, że chciałbym mieć rodzinę. Przez chwilę chciałem być księdzem, ale że chciałbym mieć rodzinę. Później jak rozeznałem, to się okazało, że jednak rodzinę będę miał. I... Dobra, opowiem, bo to jest też związane właśnie z Duchem Świętym, jak powiewa i jak zwracać się do przyjaciela. Wyobraźcie, na tych rekolekcjach, prawie ostatni dzień, wbijam do kaplicy, 23 wieczorem, wbijam do kaplicy, kurna, modlę się tam, walę głową w ławkę, mówię, kurna Boże, co ja mam robić, nie? Mam być tym jezuitą, czy mam być ojcem, kurna, i wychowywać dzieci? Fajnie byłoby mieć dwójkę, parkę i w ogóle wspaniałą żonę, nie? No ale też jezuita, no mam 4 lata w więzieniu z Biblią, kurna, modlitwy, przygotowany jestem, mogę iść, nie? I walę banią po prostu, wyobraźcie sobie, walę banią w tą ławkę, modlę się tam, wznoszę ręce, leżę krzyżem, mówię, kurna, dajże mi jakiś znak, mówię, ja jestem jak ten Gedeon, nie, w sensie on tam wychodził, rzucał tą szmatkę i raz była mokra, raz była sucha, nie, mówię, to jestem ja, nie, ja też potrzebuję konkretnego, jak wejdzie teraz kobieta, to będę miał, będę mężem, a jak wejdzie zakonnik, to idę na księdza. Wiecie, 23 w nocy, kurna, w kaplicy, na rekolekcjach, sobie myślę, prawdopodobieństwo, że wejdzie zakonnik 100%. Mówię, co ty Czerwicki w ogóle gadasz, nie? No ale tak klęczę, modlę się i nagle słyszę, drzwi się otwierają. Ktoś wchodzi, serce mi wali. Pierwsza myśl, kurna, żeby tylko nie zakonnik. Takie moje rozeznawanie, nie? Słyszę, że ktoś podchodzi. Słyszę, że ktoś podchodzi, siada obok w ławce, nawet oczu nie otwieram. Tak się boję po prostu, kurczę, tak chciał zobaczyć, co jest, a jednak jak to się dzieje, to kurna ma oczy zamknięte. Oczy nie otwieram, nagle słyszę, ktoś wstaje i podchodzi do mnie, daje mi tu jakąś karteczkę, coś tam patrzę kątem oka, mówię, kobieta, mówię, pięknie. Tak jest, Panie Boże, dobrze wybraliśmy, tak jest, dobrze, okej. Okay. Rozumiecie? Ale trzeba mu konkretnie powiedzieć, o co chodzi, nie? Jak być tym małym dzieckiem. Ja uwielbiam być tym małym dzieckiem. Nawet często mówię, że na podłożu takim emocjonalnym myślę, że jestem takim ośmiolatkiem, nie? Dlatego mi się tak dobrze rozmawia z Panem Bogiem i genialnie się dogaduje z dziećmi. Z żoną próbuję się dogadywać. Często ma rację, często jest w ogóle mądrzejsza ode mnie, ale ja jestem upartym facetem, który ma swoje gdzieś tam ego i kurna, obrażam się. To jest przerąbane, rzucam takimi fochami, ale ja to też wziąłem od mojego ojca. Chcący, nie chcący, chłonąłem od niego, nie? Wszystkie, kurcza, nawyki, nie? Chłonąłem. Więc się często obrażam, gdzieś często warknę, coś zrobię i tak dalej, ale najlepsze jest to, że poprzez Pismo Święte mój przyjaciel pokazał mi i też przez ludzi, którzy przyjeżdżali do zakładu karnego i mówili konferencje, kiedy ja siedziałem w ławce, że bardzo dobrze jest mówić słowo przepraszam. Ja się uczyłem mówić słowo przepraszam, a jeszcze piękniej jest mówić słowo dziękuję. A już prosić to już jest sztos. Ja nie umiem prosić. Jest to dla mnie bardzo trudne. Nawet tu księdze opowiadałem odnośnie tego, co zrobiłem, że założyłem Patronite'a i przez rok czasu nosiłem się, czy go po prostu uruchomić. Na te moje działania po zakładach karnych, nie? Przez rok czasu chodziłem i kminiłem, czy to w ogóle zrobić, nie? Dopiero całkiem niedawno dostałem, taką dygresję zrobię, nie? Dopiero całkiem niedawno w więzieniu złodziej, do którego mówiłem, opowiadałem o Panu Bogu, podchodzi do mnie i mówi, ty Grzesiek, jak ja mogę cię wesprzeć w twoich działaniach? Nagle mi się oczy otworzyły, nie? Jakby usłyszałem, że Pan Bóg do mnie mówi, zrób to po prostu, nie? I zostaw, niech się dzieje. Więc to zrobiłem. Więc cały czas go po prostu staram się słuchać, nie? Żeby mi podpowiadał. I będąc
Jeszcze w zakładzie karnym właśnie te planowania, już wiedziałem, że będę, że chcę mieć żonę. W pierwszym dniu wyjścia na wolność zobaczyłem piękną blondynkę. Ja tylko na nią popatrzyłem i kurczę, od razu zakochałem się. Mówię, jejku, ja bym chciał mieć taką dziewczynę. Wiecie, wtedy wszystko po kolei, nie? Dziewczynę, narzeczoną, chociaż nie wiedziałem, o co chodzi z narzeczoną. Wiedziałem, że daje się pierścionek i później żonę, nie? Jakby w tym kierunku szedłem i pomyślałem, że fajnie było mieć dwójkę dzieci, dom, firmę i w ogóle tak odleciałem. Tak, w kosmos odleciałem. Zapomniałem, że dopiero z więzienia wyszedłem, nie? I nagle mój anioł stróż mnie szybko sprowadził na ziemię i mówi, ty Czerwicki, wiesz co? Przypomnij sobie fragment z Pisma Świętego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie samego, końcówka, nie? Podkreślone, końcówka. Musisz zacząć od siebie. Pozbyć się swoich problemów, nałogów, poukładać trochę życie. Nie musisz mieć od razu mieszkania, ale poukładać trochę życie. I zaczęliśmy z Renią. Renia okazało się, że jest Sącza, zaczęliśmy z Renią się spotykać, bo ja się przeprowadziłem do Sącza, to znalazłem dzięki ojcu Stanisławowi pracę, bo jego przyjaciele mnie po prostu zatrudnili, też mega zaufanie w ogóle, nie? Oprócz tego wynajęli mi na miesiąc mieszkanie, no to już w ogóle dla mnie sztos, nie? Jakby dali mi po prostu nowe życie. A przy tym spotykaliśmy się cały czas z Renią, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, w końcu zaczęliśmy ze sobą chodzić. To już w ogóle było super, a po pewnym czasie Renia ze mną zerwała, bo zauważyła, że coś mi się zaczyna odklejać. Odklejać w tym kierunku, że jakby tracę i odcinam się od relacji z Panem Bogiem, nie? Jakby, a chcę, żeby była jakby moją terapeutką, tak w skrócie, nie? To nie miało prawa się udać, mądra kobieta. Po prostu. Jak jest takie coś, to trzeba to ucinać. No i ona to ucięła, a ja zacząłem robić swoje. Czyli skończyłem szkołę w półtorej roku. Zrobiłem liceum, napisałem maturę, zrobiłem prawo jazdy, znalazłem lepszą pracę i przestałem głodować. Bo pamiętam, były takie sytuacje, że nawet przez 3 dni nic nie jadłem, nie? Bo miałem tylko 300 zł na to, żeby przeżyć cały miesiąc. No, ale to może kiedyś. I pamiętam sytuację, jak już trochę się odkułem, zeszliśmy się z Renią znowu. Staram się mieć cały czas regularnie kierowników duchowych i poszedłem do kierownika duchowego i z nim gadam, mówię, kurczę, taka dziewczyna piękna i w ogóle, no ale ja co, no jeszcze nie mam hajsu, nie mam swojego mieszkania, jaką kalawalerkę wynajmuję, kurna, na pierścionek muszę uciułać, komorników mam, kurna, narkomanem jestem, to jak ja poświadczę się, nie? A on mówi, jesteś chłop? To idź się oświadcz po prostu, chłopie, na co ty chcesz czekać, nie? Czujesz to w celu, że ją kochasz? No czuję. A jak patrzysz odnośnie na to, że będzie kiedyś twoją matką twoich dzieci? Jak to widzisz, nie? Ja mówię, pięknie widzę, nie? Mamy rodzinę, nie? Wiadomo, kłócimy się, nie? Ale mamy rodzinę, nie? Wspieramy, ale też przepraszamy i tak dalej. No to chłopie, nie ma co czekać, nie? I pamiętam, kupiłem pierścionek, oświadczyłem się. No i teraz jest 5 lat. 5 lat od ślubu. Chyba za szybko poleciałem. Już jest 5 lat od ślubu. Budujemy, kurczę, normalne małżeństwo. Jakby mówię, że idealnych małżeństw nie ma. Jak chcesz mieć w głowie, że będziesz miał kiedyś idealne małżeństwo, to jest niemożliwe, nie? Jakby ja wychodzę z założenia, nie ma idealnych małżeństw, nie? Ale można być normalnym w małżeństwie, nie? Bo są dwie różne jednostki i się różnią bardzo mocno. I ja to teraz doświadczam. Ale patrząc na nas, próbuję patrzeć na moich rodziców, nie? Oni wzięli ślub cywilny i oni nigdy w życiu ze sobą nie mieszkali. Nigdy. Mój ojciec miał 40 lat i on cały czas mieszkał ze swoją mamą. On nigdy nie wyfrunął z gniazda, nie? Nigdy nie odciął powinny, nigdy. Dziś wiem, dlaczego to się po prostu tak działo. Te nałogi, te wszystkie inne rzeczy były, nie? Więc nawet jak na to wszystko patrzę i uśmiecham się do sytuacji takiej, że żona zaciągnęła mnie, żebym skończył dietetyczne studium rodziny, że posługujemy w poradni rodzinnej i przygotowujemy narzeczonych do tego, żeby weszli w sakrament małżeństwa, to dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos, a przy tym jesteśmy autorami książki Nie jesteś skazany. Jak patrzę w ogóle na tą sytuację, że
jestem autorem książki, to ja się do tego uśmiecham i mówię, Panie Boże, Ty to masz jaja normalnie, ze mnie normalnie robisz takie jaja, że to jest koniec, nie? Ja, gość, który, kurczę, z polskiego, kurna, ledwo dukał. Ja mam po prostu, jestem autorem książki, mało tego, jeżdżę po świecie, mało tego, gdzieś tam zapraszają mnie do jakiejś telewizji i tak dalej, mówię, ty sobie po prostu, ty masz niesamowite poczucie humoru, nie? Że mnie tak wyciągnąłeś z takiego czegoś. Nawet jak patrzę na relacje między mną a synem, to też jest dla mnie w ogóle niesamowite, bo ja nie wiedziałem, co to znaczy być ojcem. Nie, ja patrzyłem na mojego ojca i on był dla mnie autorytetem, nie? W pewien sposób. Ja patrzyłem na niego jak na Boga. Pomimo tego, że był z patologii, pomimo tego, że chlał, robił awantury, próbował mnie zabić, ja dalej patrzyłem z nienawiścią, ale to był mój ojciec, nie? A nawet jak sobie wyobrażałem, że będę, jakim ojcem bym chciał być, to ja widziałem ciemną dziurę, na samym końcu tej dziury widziałem mojego ojca i widziałem, że ja będę taki jak mój ojciec, nie? Nie widziałem szans na to, żeby się po prostu to ucięło. A dziś próbuję być dobrym ojcem. Uwielbiam słowo próbuję, nie? Bo jak próbujesz, to cały czas wzrastasz, nie? Za każdym razem możesz wzrosnąć. Nawet jak upadniesz, to i tak próbujesz. I cały czas spróbujesz wzrastać. Dzisiaj nawet jak mamy takie sytuacje, że idziemy do parku poćwiczyć, idziemy pojeździć na rowerze, na hulajnodze, wiecie, mam możliwość asekurowania tego gościa, nie podpowiadania mu, co robić. Nawet się czasem uśmiecham, jesteśmy wielki murek. I on mówi, tata skacze, nie? Renia mówi, nie skacz, bo chce coś zrobić. Mówię, dawaj człowieku, skaczemy. Rozumiesz? I on skacze i mu się udaje. Mówi, wiecie, a to jest, akcja się dzieje po mszy, nie? Pod kościołem. A jak go tak kibicuje, no chłopie. I ja wiem, że on będzie pamiętał, że tata po prostu kibicował po mszy, nie? 100% będzie miał to zakodowane. I mała Juleczka, to jest w ogóle inny kosmos dla mnie, nie? Mała Juleczka, córeczka, którą mogę przytulać, biorę na ręce, dotyk. Jest też taki fragment, do tego chyba więcej nawiążę, bo dotyk to jest coś genialnego w ogóle. Ja znałem tylko kiedyś zły dotyk, czyli bicie i tak dalej. Zaraz znajdę fragment. Jest. W domu Piotra. Dla mnie to jest hit. Jest jeszcze inny, ale ten jest dla mnie hitem, nie? W domu Piotra. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy ją za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Nawet nie patrząc na tą końcówkę, że usługiwała im, nie? Ale bardziej patrząc na to, że ująwszy ją za rękę. Dla mnie to jest coś genialnego, nie? Jezus pokazuje, jak budować relacje. On podszedł i ujął ją za rękę. Wiecie, co ja robię? Uwielbiam sytuację, uczę się tego z żoną, bo ja nie umiałem tego, że chwytam ją, gilgoczę ją. Po prostu to jest, wiecie, coś, czego ja się uczę. Dla mnie tak kulawo to wygląda. Ja się w ogóle z tym czuję czasem tak kulawo, ale ja to robię po prostu, nie? A Renia mnie w tym nie blokuje. Po prostu nie mówi, o, bo coś tam ten. Tylko po prostu przyjmuje tego kulawego Grześka, po prostu, który próbuje to robić. Albo z synem, kiedy go głaskam. Uwielbiam go po prostu głaskać. Kiedy zasypiamy, kiedy go wilgotam. Kiedy idziemy, odprowadzam go do przedszkola, biorę mu taki uścisk, robię i mówię, człowieku, jesteś ważny, nie? Jesteś bohaterem. Wiecie, on wtedy widzę, jak jest podjarany. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale też robi w drugą stronę. Kładzie, usypiamy, a on kładzie rękę mi na barku i mówi, tatusiu, ja cię kocham. Ja rozpływam. Ja tam płaczę w tym łóżku, wiecie, bo usypiam z nimi, ja tam jestem tak wzruszony, bo ja pragnąłem usłyszeć w swoich uszach słowo, tato, kocham cię, nie? A z Julką? To jest kosmos. Ja wiem, jaką rolę, kiedyś nie wiedziałem, kiedyś byłem w ogóle na pograniczu dramatu, nie? Jakby traktowałem kobiety jakby mięso po prostu, nie? Że patrzę, widzę i byleby tylko po prostu, rozumiecie. A dziś
Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Ja patrzę na to małe stworzenie, mówię, Juleczko, głaskam ją, nie? Jesteś piękna, ty jesteś cudowne stworzenie Pana Boga. Daję jej buziaka, ona chichra, podnoszę ją do góry, gilgotam ją, wiecie. Potrafię pół godziny leżeć na łóżku i się z nią przewracać z boku na bok, ona na mnie wchodzi i tylko jest hi-hi-ha, hi-hi-ha. To jest coś nieprawdopodobnego. Kiedyś bym tego nie wiedział. Jak wielką rolę odgrywa dotyk. Dotyk robi niesamowitą robotę. Ja wracam z trasy, zgłoszenia, Kuba już śpi, ja do niego wbijam, dotykam mu bani, niech cię Pan Bóg błogosławi, synu, jesteś wspaniały. Czasem tam siedzę 2 minuty u niego i mówię, synu, jesteś kurka bohaterem, nie? Wytrwałeś ten dzień wspaniale z mamą i siostrą, nie? Wiecie, tam była jazda, ale ja mu mówię zupełnie co innego, nie? Jest stary, jestem z ciebie dumny. Rozumieć, tata ma dla ciebie super gifta, nie? I zawsze sobie jakiś gift mu przywiozę. Więc dotyk jest genialny. Tak samo jak słowo. Słowo ma taką moc, że no to jest sztos, nie? Oprócz czynu, ale słowo ma niesamowitą moc. Niesamowicie trzeba błogosławić, nie? Im bardziej błogosławisz, tym bardziej po prostu mówisz ludziom, niech ci się dobrze żyje. Ja teraz, gdzie jeżdżę do zakładów karnych, to ja im tłumaczę, o co chodzi z tym błogosławieństwem, bo oni nie kumają, nie? Mówię, błogosławieństwo to jest nic innego, jak mówisz ziomkowi i cwartem. Po prostu. Błogosław go. Nie chcesz mu życzyć dobrze? Kurna, błogosław, chłopie, niech idzie, niech mu się dzieje, nieprawdopodobne rzeczy niech się dzieją. Niech ma kupę hajsu, chłopie, nie? Wszystkiego. Tak wszyscy boją się mówić o pieniądze. Ja mówię, chłopie, im więcej będziesz miał pieniędzy, tym będziesz więcej mógł pomagać też. Jak nie będziesz miał hajsu, to nic z tym pomożesz. W dzisiejszym czasie tak też jest. Więc to wszystko z tą Juleczką, z tą rodziną, z tymi wszystkimi nawet marzeniami, które gdzieś mam i tym, że uwielbiam jeździć, bo wtedy mogę poczytać więcej Pisma Świętego. Ja to też wykorzystuję. To nie jest tak, że po prostu przyjeżdżam i mam tu też ułożone, tylko ja uwielbiam czytać, bo to, co ja do was czytam, ja też czytam do siebie, bo ja z tego jeszcze więcej biorę. I kiedyś czytałem Pisma Świętego po 6 godzin dziennie, bo miałem na to czas. Siedziałem w pudle, byłem w takiej ciemności, że po prostu często wołałem przez sen, Jezusa, nie zostawię! Wiecie, a moi koledzy, kurna, na celi, jak się budziłem, mówi, ty, Czerwicki, tobie już grubo się odkleja, nie? Ty już nawet przez sen o tym Jezusie mówisz. Mówię, kurczę, stary, bo ja w takiej ciemności jestem, że jest koniec, nie? A dzisiaj wykorzystuję każdy moment na to, żeby po prostu jakoś przeczytać Pismo Święte, bo obowiązki są, nie? Czy jestem zmęczony? Pewnie, że jestem zmęczony. Jestem czasem tak styrany, że nie wiem, co jest. Przychodzę do domu i mówię, Renia, mogę się położyć? Poczekaj, najpierw tam posprzątamy, coś zrobimy i tak dalej. I wtedy możesz się położyć. Ja często nie wytrzymuję, wyobraźcie sobie, że często nie wytrzymuję, tylko... O, właśnie zrobimy. Że często nie wytrzymuję po prostu i zasypiam, bo już jestem padnięty, nie? A ona mi błogosławi i kocha mnie. Najlepszy jest syn, jak dzisiaj wyjeżdżałem, to pobłogosławili mnie i mówię do Kuby, Kuba, chodź pobłogosławić tatę. A jakiś czas temu dostałem od siostry zakonnej oleje szarbela, nie? No i ja mówię do niego, pobłogosław mnie, a on mówi, bez oleja nie. To ja idę, biorę ten olej, daję mu na paluszek i on... No, genialna rzecz, nie? Idąc dalej, próbujemy naprawdę tworzyć wspaniałą rodzinę, nie? Tak samo jestem mega wdzięczny za teściów, którzy pomagają w tej posłudze. Tak samo za przyjaciół, znajomych. Chociażby współpraca z Panem Bogiem, jak się u mnie zaczęła, i w ogóle z wyjazdami. Dzisiaj mam ponad 200 wyjść do zakładów karnych. Odwiedzone prawie wszystkie zakłady karne w Polsce i pewnie jeszcze będę do nich wracał wiele razy. Oprócz tego jeżdżę gdzieś tam, opowiadam też cały czas o Panu Bogu. I dla mnie to jest niesamowite, nie? Staram się być też autentycznym, nie? Po prostu staram się być. Często jestem tak zmęczony, że kurna, wiecie, jadę, są 3 spotkania i ja jadę na kolejne. Ja się modlę do Boga, mówię, Boże, żeby tylko było jedno, a tam mają być 2, nie? Ja mówię, Boże, ja nie dam rady tych 2, nie? Ja nie uciągnę tych 2, nie? Dojeżdżam na to miejsce, a tam Pan mi mówi, że będzie tylko jedno spotkanie, rozumiecie? Ja mówię, kurna, bo Bóg widzi, że jak nie uciągnę, to On mi tego nie da, nie? Bo może być z tego lipa. Pamiętam, jak pojechałem
właśnie na pewne spotkanie. Opowiedziałem historię. Po całym spotkaniu podeszła do mnie pani pedagog i mówi, że wie pan co? Bo jest pewna dziewczyna, która z panem by chciała porozmawiać. Ja mówię, kurczę, ale spieszę się na kolejne spotkanie. Nie, takich rozmów mam wiele, nie? Gdzieś ktoś podchodzi, modlimy się i tak dalej. No ale w tym momencie spieszyłem się na kolejne spotkanie. No ale gdzieś czułem, jakby duch do mnie mówił, dobra, idź pogadaj z tą dziewczyną, nie? Idź pogadaj z tą dziewczyną. No to idę, wchodzę. 18-letnia dziewczyna siedzi. Siadam, patrzę na nią i sobie myślę, kurna, co jej mogę pomóc, nie? Mówię, w czym ci mogę pomóc, nie? A ona mówi, wie pan co, ja mam na imię Kasia. Jakby nie może pan mi w niczym pomóc, bo u mnie jest okej. Ale chciałam panu podziękować, że pan przyjechał, opowiedział tą historię. W ogóle opowiedział pan, że trzeba troszczyć się o kobiety i tak dalej, że to jest bardzo piękne. Chciałam panu powiedzieć, że kibicuję panu, że odnajdzie pan siostrę. Ponieważ ja też jestem z domu dziecka, z rodziny zastępczej, zostałam adoptowana i mi nagle słyszę w głowie, Duch Święty podsyła, powiedz jej, że twoja siostra miała na imię Agnieszka i urodziła się w 2001 roku. Sam myślę, kurna, co jest w ogóle? No ale mówię jej to. Jej to mówię i ona po prostu wryk, nie? Ja wystraszyłem się, nie wiedziałem o co chodzi. Ona mówi, wie pan co, bo ja też urodziłam się w 2001 roku i miałam kiedyś na imię Agnieszka. Dzisiaj mam na imię Kasia. Wziąłem się za głowę, mówię, kurna, wiesz co, bo ta chłodno próbuje do niej mówić, wiesz co, pogadałem tam chwilę, masz tu pół moich danych, jedź do domu, sprawdź te dane i do mnie zadzwoń, masz mój numer telefonu. Pojechałem na spotkania, wychodzę z tych spotkań, odzwaniam do niej i ona płacze mi w słuchawce i mówi, wie pan co, jest pan moim bratem. Pamiętam moją siostrę, którą ostatni raz widziałem, jak przyszła do mnie, do zakładu karnego z mamą i miała 3 lata. Pamiętam też sytuację, jak przyszedłem do domu naćpany, totalnie po prostu wykolejony, z alkoholem i mama mi powiedziała, że będę miał siostrę. Miałem wtedy 17 lat. I miałem wtedy 5 sekund w głowie przebłysku, że chciałbym być starszym bratem. To było 5 sekund. I zapomniałem o nich. W więzieniu, jak siedziałem, bawiłem się z nią na widzeniu. Widziałem, jak mama po prostu wychodzi z widzeniówki po widzeniu, którym powiedziała mi, że już więcej do mnie nie przyjedzie. W głowie miałem, że straciłem siostrę. Przez 15 lat ją szukałem i pamiętam, że pojechałem na adorację. Mam wpisane w kalendarz. Jak spotkanie z przyjacielem, to mam wpisane w kalendarz. Piątek albo sobota. Jadę na 15 minut, nie będę go zagadywał, nie? Jadę na 15 minut i różnie jadę. Podziękować, poprosić, pośmiać się, popłakać, w zależności co mi po prostu w sercu gra. Raz w tygodniu jadę. I 2 miesiące wcześniej, przed tym wydarzeniem, pojechałem do niego, unosiłem ręce, ta muzyka nie gra. Unosiłem ręce i mówię, stary, ja ci tak dziękuję za moje życie. Chłopie, normalnie mam... Wyobraź sobie, mam wspaniałą żonę. Wiem, że to wszystko wiesz, ale ci opowiem, nie? Mam wspaniałą żonę, mam 2 dzieci, kurna, jeżdżę po tych zakładach karnych, jaram się tym wszystkim, co się dzieje. I nagle umilkłem i mówię, wiesz co? I zacząłem jęczeć. Jak Żydzi po prostu na pustyni. Mówię, gdzie jest moja siostra? Tak po prostu jęczałem z głębi serca, nie? Po prostu wydobywał się ten jęk, nie? Gdzie jest moja siostra? Ja bym chciał znaleźć siostrę. Chcę się poczuć jako facet, który ma siostrę. Jadę 2 miesiące później jako rezerwowy w ogóle i znajduję siostrę, z którą później rozmawiałem. Ona też nie jest osobą, która lubi wychodzić od razu, wybijać się i gadać, ale miała takie pragnienie, nie? Ja jestem przekonany, że Duch Święty tam zawiewał i ona na to pragnienie odpowiedziała. Ona odpowiedziała na to pragnienie i poszła w to. Poszła i wystarczyło, że powiedziała. A później już Duch Święty zrobił robotę. Mi podsunął, bo jestem otwarty i próbuję się nie zamykać na Jego słowa. I przyjmuję i dzielę się tym wszystkim. I już lądując... A, to jest jeszcze Kasia. Kasia jest matką chrzestną Julki. W ogóle Julka ma... super mamę chrzestną, odważną. Tu się zrobiło grube boom w ogóle. W życiu bym nie przypuszczał, że będę w
Pytaniu na śniadanie, Dzień Dobry TVN, Polsaty i te wszystkie inne. Będę opowiadał o tym, jaki Bóg jest wspaniały, nie? Że Bóg jest, działa i robi niesamowitą robotę. Po prostu. A co najlepsze, nie zniewala, tylko zaprasza cię do współpracy. I ostatni fragment przeczytam. Mam jeszcze jakieś słowo na koniec chyba. Nie wiem, czy je powiem, czy nie powiem. Zobaczymy. Na razie trawię. Ale to jest słowo do nas wszystkich, nie? Zadanie uczniów. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. To jest proste, to jesteśmy my. Ja pamiętam siebie, jak byłem tą solą, która była bez smaku. I dopiero on na mnie spojrzał i odzyskałem smak. Wiem, jak smakuje życie. Czy ono jest łatwe? Nie. Czy Jezus gdzieś powiedział w Piśmie Świętym, że będzie ci łatwiej? Patrząc na jego życie, czy on miał łatwo? Nie, ale ogarniał wszystko. Czemu? Bo ma najlepszego Ojca w niebie, który mu cały czas towarzyszy i mówi, nie jesteś sierotą. Ogarniaj życie. Więc z tym was chciałbym zostawić. Niech wam Pan Bóg błogosławi, obdarza wszelkimi darami. I bardzo bym chciał, żebyście się nawzajem pobłogosławili. Ja bym chciał, a on was bardzo prosi, żebyście się błogosławili każdego dnia. I prosi też was, żebyście nie zapominali o prostym geście na dzień dobry, kiedy otwierasz oczy, i na do widzenia, kiedy idziesz spać. To jest prosty gest, nie? Tak wyrobiony, ale otwierający się właśnie na niego. Znak krzyża. Prosty gest, który trwa niecałe 2 sekundy. A po prostu otwiera cię na niego. Za każdym razem. Nigdy nie zamyka. Zawsze otwiera. Dziękuję wam bardzo. Niech wam Pan Bóg błogosławi i dużo radości. Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.